Ostatnio wyszedł nowy maskot horror znany jako Indigo Park. I dzisiaj rzucimy na niego okiem, kompletnie, całkowicie wyjaśnimy całą fabułę tej gry na podstawie tylko pierwszego dostępnego chapteru. Oraz rzucimy okiem na to, dlaczego właściwie bez sensu jest, że takie gry dalej wychodzą. Oraz powiem wam, dlaczego Indigo Park to nic innego jak jedna wielka kopia. Ale o tym w dalszej części odcinka. Siemo, tutaj Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się trzecią, czwartą albo nawet piątą taką samą grą, takim samym analog horrorem wydanym na przestrzeni ostatnich 3 lat. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem, zajmiemy się fabułą tej gry oraz rzucimy okiem na problem klonowania klonów innych gier, ponieważ to jest dosłownie Poppy Playtime przebrane w inne ciuszki. Tylko trochę inne, aczkolwiek w gruncie rzeczy podobne u samych postaw. Wszystko zaczyna się od intra, które widzieliśmy już raz albo dwa razy. Mianowicie kolejny maskotkowy horror rozpoczyna się czarno-białym intrem, w którym to poznajemy założyciela i właściciela placówki, w której spędzimy resztę gry. Tym razem jest to gościu o imieniu Isaac Indigo. Ludzie nie nazywają się w ten sposób. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams and unwavering truths that gave rise to our great... Okazuje się jednak, że to intro jest oglądane przez głównego bohatera gry, który właśnie gada z kimś na Discordzie i ma nick i Ensign. Ten jest zainteresowany tytułowym Indigo Park, parkiem Indigo, czyli miejscem, o którym wcześniej wspomniał jego założyciel, Isaac Indigo. Sam park najpewniej założono w latach 50. XX wieku i główną renomę temu miejscu przyniosły żywe maskotki, które były tam główną atrakcją, kto by się spodziewał. I również, czego nikt się nie spodziewał, pewnego dnia park został zamknięty w tajemniczych okolicznościach, które poprzedzone zostały rozpoczęciem śledztwa przez policję. Z tej gazety dowiadujemy się, że miejsce zamknięto w październiku, a jeżeli zapytacie mnie o powód zamknięcia tej placówki, to był jeden. Agresywne maskotki. Kto by się spodziewał? Natomiast z konwersacji około Discordowej dowiadujemy się, że nasz główny bohater lubi robić urbexy i wraz ze swoim przyjaciółką Laurą, z którą w tym momencie konwersuje, już wcześniej wbijali się w różne miejsca. Niemniej na tą wyprawę, której celem jest właśnie Park Indigo, niestety bohater musi iść sam, bo Laurze się nie chce. I ostatecznie bohater włamuje się na prywatną posesję, jaką jest cały Park Indigo. Dodatkowo robi to jakoś późno w nocy, tak, on po prostu wbił się do opuszczonego parku rozrywki z żywymi maskotkami w środku, późno w nocy, dodatkowo gdzieś na totalnym zadupiu. I moto się tak nie robi, ale jak kto woli. Ostatecznie bohater wbija się do parku, który okazuje się być zamknięty. Niemniej po drodze faktycznie dostaje się do środka, a jednocześnie poznaje kilka maskotek, które były kiedyś filarami sukcesu tego miejsca. Przede wszystkim poznaje główną maskotkę parku Indigo, którą jest Shop Rambly. Tak więc Rambly za pomocą ekranów prowadzi nas do miejsca, w którym mamy przywrócić zasilanie w obiekcie i robimy to. Przecież opuszczone miejsce po ciemku lepiej zwiedza się ze światłem, o ile to ma sens. Idąc dalej, wchodząc do środka, Rambly mówi nam, że potrzebujemy pewnego gadżetu, jakim jest Critter Cuff. Jest to coś w rodzaju miejscowego zegarka, który pomoże ci robić różne rzeczy, wiecie, Omnitrix czy coś. Najprościej więc jest to taka opaska na rękę, która pomaga ci robić pewne rzeczy w parku, daje ci więcej możliwości, lecz jednocześnie może służyć jako krokomierz, czy monitoruje pracę serca, czy twój nastrój. Nie wiem, w jaki sposób. Następnie bohater dostaje się do głównej części parku i powitany jest przez statuę Rambliego z Isaaciem. Niemniej dostając się dalej, wejście zapada się, a bohater utyka w środku. Jako że nie ma gdzie iść, dostaje się do pociągu, który zaprowadzi go do dalszych części placówki. To też jakby gdzieś widziałem wcześniej. I to nie jest dobry znak. Po drodze Rambly przedstawia coraz to kolejne postacie i maskotki znane z parku. Tak jak chociażby Molly McCaw, czyli ptak, który lata samolotem, nie wiem. Skrzydła masz, stary. Pamiętaj o tym. Możemy się dowiedzieć również, że Molly i Rambly byli kiedyś najlepszymi przyjaciółmi, a poza tym Molly to była ulubiona maskotka mamy głównego bohatera jeszcze za czasów, kiedy chodzili tam, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Następną postacią jest Finley, czyli coś w rodzaju takiego potwora z Loch Ness, czytaj potwór mieszkający w głębinach oceanu. Wiem, że Loch Ness był w jeziorze, ale wiecie, o co chodzi. Dowiadujemy się również, że bohater kiedyś dość mocno się go bał ze względu na jego naturę. Następną postacią jest Lloyd the Lion. To jest lew, którego Rambly nie lubi.
Generalnie, jak się dowiadujemy, Shop jest dość mocno spłakany co do Lloyda, zazdrości mu strasznie. No po prostu boli go dupa, bo Lev jest popularniejszy od niego. And why do they only make one of Lloyd? Is it because he's the loudest? I can be loud too! Where's my limited edition throwback plush? Skąd się to znamy? Po drodze niestety kolejka się psuje, przez co bohater musi przywrócić zasilanie. Po drodze mija kałuże krwi oraz animatronika Molly, który mówi, że Ramli był brutalny i że skrzywdził Lloyda. Ostatecznie bohaterowi udaje się przywrócić zasilanie, a ten wraca do pociągu i trafia do głównej części parku Indigo. I to miejsce jest aż zbyt podobne do tego, co widzieliśmy w poprzednim, jeszcze w drugim chapterze Poppy Playtime. Generalnie macie tak jakby główne miejsce, z którym powiązane są pozostałe mniejsze lokacje, połączone z konkretnymi maskotkami ważnymi dla tego miejsca. I tak bohater najpierw udać musi się do miejsca, które kojarzone jest z Molly. Jest to miejsce znane jako Jetstream Junction, niemniej jest zamknięte na klucz, kuźwa łańcuchem, kłódką. Więc bohater musi się udać do teatru Lloyda, bo tam rzekomo ma znajdować się klucz. Bohater wbija do teatru i spotyka lwa, Lloyda, który jednak płoszy się i ucieka. Następnie bohater idzie za nim i niespodzianka okazuje się, że Lloyd nie jest tyle przyjazny, jak mogłoby się wydawać na początku i chce go zaatakować, zjumpskerować, cokolwiek. Akurat nie udaje mu się to, zostaje przykryty stosem skrzyń, który spada na niego. Następnie Lloyd ucieka w inne miejsce. Ostatecznie bohater odnajduje klucze i kieruje się do lokacji, którą miał odwiedzić wcześniej. Jednakże niedługo później Lev powraca w momencie, kiedy bohater chce już wyjść z budynku i zostaje przez niego zaatakowany. Niemniej zegarek Omnitrix ma jakąś super właściwość, która go odgania. Najpewniej jest to jakiś gadżet, którym może jacyś naukowcy, o których najpewniej się dowiemy, patrząc na to, skąd twórca czerpał oczywiste inspiracje, kontrolowali te zwierzęta, zabawki. Myślę, że taka jest funkcja tego. A później Lev już nie wraca, niemniej bohater wychodzi i wraca do lokacji, do której udać miał się w pierwszej kolejności. Tej należącej do Milliego Mako. Wewnątrz Rambly mówi mu, aby ten pobawił się na jednej z atrakcji, niemniej nie jest to możliwe, gdyż no nie jest w najlepszym stanie ta atrakcja. Więc ten wybiera się w inne miejsce, niemniej po drodze i jest w stanie zagrać w arcade'ową grę Rambly Rush. To jest zwykła platformowa gra, którą widzieliście zawsze, niemniej naprawdę ładnie zrobiona. I na jej końcu Rambly spotyka Molly'ego, który właśnie rozbił się swoim samolotem. Ten następnie wstaje i okazuje się, że za wszystkim stoi niejaki Skunks Salem. Dalej nie mam pojęcia, skąd oni biorą nazwy do tych gier, nie? Rambly i Salem nie do końca się ze sobą lubią, przez co po chwili Salem stwierdza, że zamieni cały park w dzicz i w ogóle, przez co rzuca na Milliego okropny czar, One Man One Jar, i zamienia go w jakąś złą postać, która chce dojechać do Rambly'ego, i wówczas rozpoczyna się boss fight i po pokonaniu Milliego złej wersji wszystko dobiega końca. Jak gdyby to może być jakaś część lore, dlaczego zabawki się zbuntowały i w ogóle? Daj nam to wskazówkę, że ktoś przejął nad nimi kontrolę czy coś. Następnie bohater trafia do takiego miejsca, mocno zabawowego, dosłownie basen z kulkami. Tam siedział Sun i Moon w Security Bridge'u. I tam po rozwiązaniu zagadki natrafia na żywą wersję Molly'ego Mako. Ten co niespodzianka też jest zły, też próbuje go dojechać. Najpierw go obserwuje, a później zaczyna go gonić. Wykrzykuje przy okazji różne niepokojące teksty, jednakże jak się okazuje z Game Over screena, Molly tak naprawdę powtarza słowa, które usłyszała. Molly może wypowiadać słowa, które usłyszała, nie daj się nabrać. W końcu wiecie, Molly jest papugą. Papugi tak mają. Dodatkowo to, co mówi Molly, jest dość dziwne i niezrozumiałe, niemniej z tego, co usłyszałem. Jej teksty to chociażby, znasz mnie od 100 lat, wracaj do klatki, ptaszku, wstawaj, głupi dziwaku. Następnie miejsce ma dalsza część ucieczki przed Molim, w trakcie której bohater mija chociażby maskę Rambly'ego. I jak się okazuje, tak naprawdę jest to część jego kostiumu, który zakładali pracownicy tego miejsca. Całe szczęście, że nie był sprężynowy i że jeszcze nikt nie powiedział nam, że ktoś się w nim zatrzasnął. Swoją drogą możemy wziąć tą maskę i zapytać o nią Rambly'ego i ten wówczas odpali nam stary audiolog. Hey Jackson, you hear about the new mascots? Yeah, think it'll put us out of a job? I think so. Old sport, and right after we got this damn raccoon costume. Tak. Old sport. To najpewniej go kojarzycie z Day Shift at Freddy's. To jest nawiązanie, którego potrzebowaliśmy, ale nigdy nie byliśmy i nie będziemy na nie gotowi. I ten audiolog może być dość ważny, ponieważ sugeruje nam, że poprzedni pracownicy tej placówki, którzy sami przebierali się za jej maskotki, postacie znieznane,
W momencie, kiedy pojawiły się żywe wersje tych maskotek, dosłownie prześladowali je i znęcali się nad nimi, co wprost może nam sugerować, skąd wzięła się ta ich agresja i przemoc wśród zabawek właśnie. I jakbym miał tutaj dawać jakąś teorię czy przypuszczenie, a naprawdę rzadko się mylę, to uznałbym, że to właśnie z tego prześladowania wzięła się agresja wśród zabawek. Coś typu przemoc rodzi przemoc, wiecie o co chodzi. A skoro już o tym mowa, tuż pod sam koniec ucieczki przed ptakiem do pomieszczenia dla personelu parku Indigo, ten zostaje ścięty, stracony przez drzwi. Dosłownie uciekamy do pomieszczenia, a drzwi zamykają się, ucinając mu głowę. Po pierwsze pytam się o zasady BHP w tym miejscu, bo jeżeli większości pracowników tak ucina łeb przy wejściu do roboty, to jest to trochę niehumanitarne. Po drugie, jakim prawem akurat łeb mu ucięło, nie coś innego? A po trzecie, yikes, no brutalna ta gra jest. Co jest trochę dziwne, bo jest stylizowana na coś bardziej dla dzieci niż takie Poppy Playtime chociażby, ale o tym pogadamy zaraz. Z tej scenki to się robi męczące, ale dowiadujemy się, uwaga, jakby nikt się tego nie spodziewał, że maskotki to żyjące organizmy, a nie roboty. Jakby... Proszę o więcej oryginalności w grach, dziękuję. Następnie Rambly przyznaje się, że w sumie to on nie był w parku od dłuższego czasu i po prostu czekał na pierwszego lepszego przechodnia, który postanowi włamać się do parku, żeby wykorzystać go, aby przywrócić szczęście w tym miejscu. I właśnie tym konkretnym przychodnim jest nasz bohater, którego ten teraz wykorzysta i będzie ciągał po całej placówce. Bohater najwyraźniej ma to w dupie i idzie dalej, nie próbuje uciekać, więc następnie Rambley kieruje go prosto pod wodę do miejsca, w którym znajduje się Finley. Wąż morski niemniej w tym momencie gra dobiega do końca. I powiem tak, zrobiłem ten materiał, bo wielokrotnie mnie pytaliście o to przez ostatni czas, więc chciałem zrobić to dla was, niemniej... Jak mam być szczery, to się robi nudne i irytujące. Mam co najmniej kilka zastrzeżeń do tej gry i dlaczego mi się to nie podoba. Ale dobra, abstrahując już od tego, że najpewniej jest to self-made, z tego co wiem, w sensie za grę odpowiada jedna osoba. Wow, ładnie jak na jedną osobę. I jeżeli mam być szczery, to totalnie mi to nie siedzi, ponieważ to jest co najmniej trzecia, albo licząc co niektóre inne ripoffy, czwarta, bo... któraś z rzędu, dokładnie taka sama gra, podpieprzająca rozwiązania z Poppy Playtime, a sięgając jeszcze dalej z Bendy and the Ink Machine. No, ja nie jestem tego fanem, ponieważ od tego 2021 roku non-stop dostajemy dokładnie to samo. Pierwszy chapter, gdzie bohater wchodzi do jakiejś opuszczonej przed laty lokacji, w której znajdują się zabawki, mocno FNAF-owe, ale straszne zabawki, które w jakimś stopniu są niebezpieczne i mu zagrażają, a później pojawiają się kolejne chaptery, gdzie ten eksploruje coraz to kolejne zakątki tego samego miejsca, czy na przykład w co niektórych innych, co bardziej ekstremalnych przypadkach robi całą masę różnych innych rzeczy i mi to nie siada akurat zupełnie. W sensie sam też nie jestem targetem, ale w momencie, kiedy wychodzi kolejna dokładnie taka sama gra z takimi samymi mechanikami, rozwiązaniami, niemalże bliźniaczą fabułą i to całe jaranie się, że odpowiada za to tylko jedna osoba i że zrobiła grę lepszą od Security Breach'a, Poppy Playtime i całej reszty tego syfu, to... Imo, to się nie do końca jest czym jarać, bo wprawdzie szacun, że gościu zrobił to własnoręcznie sam na przestrzeni roku, ale z drugiej strony absolutnie nie postarał się w kwestii jakiejkolwiek oryginalności i odgrzał kotleta, robiąc dokładnie taką samą grę na taśmie, kopiując wszystkie rozwiązania z innych pozostałych produkcji. No, mi to nie siedzi, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Myślę, że jesteśmy w stosunkowo słabym miejscu, jeżeli chodzi o ten aspekt, a idąc jeszcze dalej, to coraz bardziej irytować zaczyna mnie fakt, że te horrory są na maksa stylizowane na coś przyjaznego dzieciom. Jakiś dzieciak może w to wejść, tym bardziej, że gra jest za darmo, albo to obejrzeć, albo w to zagrać. I ostatecznie w grze pojawia się taka scena jak ta. Ucinanie głowy drzwiami. I nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś boomera, ale myślę, że w takiej grze i w takiej sytuacji trochę bardziej, dokładniej, klarowniej powinno być zaznaczone, że to horror, a nie shop simulator dla dzieciaka. Taka mała prośba ode mnie, bo szczerze, robi się to coraz gorsze. Poppy Playtime swego czasu też można było to zarzucić, niemniej ta gra od początku nie stylizowała się na coś typowo dla dzieci, tylko później w miarę popularyzacji pewnych postaci ich designów, twórcy zaczęli trochę bardziej doić tą dziecięcą stronę ich produktu. Czekam na jakieś bardziej oryginalne pomysły w tym świecie, ponieważ Mascot Horror... To się robi nudne, stary, jak gdyby... Wiecie, macie więcej pomysłów, więcej rzeczy do eksploracji, zróbcie jakiś horror, który nie będzie maskotkowy, albo nawet pal licho, niech będzie maskotkowy,
ale niech chociaż różni się od pozostałych. Natomiast jeżeli ty chcesz czegoś nowego, fajnego, oryginalnego, to wpadnij na mój drugi kanał Mondarix Muzyka, gdzie niedługo będę wydawać swoją muzę, zrobioną w 100% self-made'owo. Póki co czekam, aż zbierze się tam trochę więcej ludzi, ja już niedługo będę tam wrzucał naprawdę ciekawe rzeczy, które tworzyłem przez ostatni czas. Mega się tym jaram, więc byłbym naprawdę mega wdzięczny, gdybyś tam wpadł i mnie zasubskrybował. A tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów.